Witaj serdeczno, Matwiej Styrczula, choworymo po swojemu. Znachodzę się w Sylie, w wiosce Sacie, socie po polski. No wciąż taki nie pokinów krainy odczynionych okiennic. To już trzecia wioska, boż w Trystiance mają bazu, można skazać. Ja tu chodzę nawiedzać te stare kutki, gdzie baczu je jakieś peremieny, tak. No w Saciach wsiem dumają wiadomo, że to była taka dyskusja między sołtysowoj, no i niektórymi żytelami, a konserwatorom zabytków i drugiej połowiny żytieli, co zrobić. I to na sam rzecz jest taki problem, który jest związany z mnogimi wioskami. Nie tylko tutaj, nad Narwoju, ale wsiudy, gdzie my mamy taki starynny chaty, starynny charakter wioski zachowany. No i przy tym to, że brukołku, szutrołki, nie mają asfalta. No ja nie zabudu, jak bywał w Mołoczkach, w gminie Boczki, to tam dla mnie skazała starsza kobieta, no my chcemy asfalcik, nam asfalcik potrzebny. I to było takie, no nawet mogę skazać słodkie, że ona tak skazała asfalcik. No to naprawdę znaczy, że im zależy, jak żytelom. I tu też była dyskusja. I na końcu co zrobiło się? Na końcu mają nie asfalt, mają taki bruk, ale taki nowoczesny bruk. Rowny. Dobro jeździć za samochodem, dumaju. Nie ma jakichś tam problemów. No, w jakąś, nie znaju, w dyrku, nie wiadomo jaką, nie wiedziesz. Tak, że je poradoczno. Nie ma asfalta. Ja mogę nazwać to je rozwiązanie takim połowicznym. No tak. Tak zrobili i dobre. I haj tak bude. Ale jakie wasze je dumki? Bo to na sam rzecz będzie ta ja problema jeszcze wyznikać w różnych siołach, ja думаю. Co robić? Czy my chcemy żyć, każu Podlaszuki, czy chcą żyć w Skansenowi, gdzie sama ważniejsza terenna pieczka, gdzie trzeba palić drewom tak jak chce paliłość, gdzie nie można, no, na przykład czego zrobić, wykosić czegoś, bo trzeba spytać ich konserwatora zabytków. No, nie znaju, jakoś drewo że wysochło, no i tak stoi taki kikut. I co z nim robić? I to jest to, że tyczy się architektury. Bo z drugiej strony, tutaj ludzie przyjeżdżają, no z jakimś zamysłem. Znaczy, kiedy przyjeżdżają warszawiaki z Lubelszczyny, ze Śląska, z całej Polski turysty, to oni nie chcą zobaczyć jeszcze jednej murowanki. Ono byli zachwyceni, no byli tak pod wrażeniem tego, co zobaczyli na zdjęciach. Sacią, z Pawłą, z Trystianki jak raz. Z Puchłow, z Rybołow. No to jest tak, to jest sam to i charakter podlaskich sioł nad Narwoju. Ale każu nie tylko nad Narwoju, bo te wreski je popularne to, że w Plutyczach, to, że w Wojszkach, oj, tam cała ulicówka, cała wioska, no to żeż same chorzejsze wreski. I co? Tak, że podumajcie i może napiszcie w komentarzach, co wy dumajecie, prosiecie, jak tu zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni. I turysty, i konserwatory, i żytieli, przede wszystkim żytieli, i na włocz, tak skażem, każdy, kto żyje. I tutaj, tak jak kazał, jest ta brukowka, że zaczynajcie i tak do końca wioski. Dobreńka, paka.